Wąbierzec. Boże, to z wampirami mi się kojarzy. Co tam jest? O, mini Jerozolima. No tak. Właśnie, jedziemy do pięknego sanktuarium Matki Boskiej Wąbierzeckiej. I stworzonego w ogóle cała wioska stworzona na wzór Jerozolimy. A stworzył ją, miał pomysł na to jeden z gości, który w radni urzędował na zamku. No i postanowił, że on takie coś po prostu stworzy. No i zobaczymy tą śląską Jerozolimę, jak się o niej mówi. A zaczęło się wszystko to też sobie opowiemy już na miejscu, od roku 1218, czyli kawał czasu. Tam na drzewie niewidomemu ukazała się Matka Boska w koronie drzew, figura z Dzieciątkiem Jezus. I on w tym momencie odzyskał wzrok, bo tę figurę zobaczył. No i od tego momentu zaczęły się pielgrzymki, prawda? No. Jaki śliczek, jak to pięknie widać. No. Czyli ta pogoda nie jest taka najgorsza dzisiaj. O, tam też jakiś zameczek, czy coś tam widać, kościół. No, pięknie, pięknie, naprawdę. Kiedyś, za tych początkowych czasów, to 200 tysięcy pielgrzymów w ciągu roku przybywało do Wąbierzec. No to nieźle. I to z Czech, z Moraw, z Austrii. No, ze Śląska, Opolskiego, Górnego. Kopa ludzi. Tu mieszkać, to by było coś. Zombie. A tych bram, przez które wjeżdżamy teraz, to było 17, zaczęto robić. O, wow. I teraz też jest? Czy jest zniszczone? Tego to nie wiem, czy zostało tutaj. Zmierzamy do Kalwarii. Co to jest Kalwaria na imię? No już tutaj nie rób wsi, bo byłaś w milionie Kalwarii. Kalwaria to są takie dróżki i kapliczki. No tak. No. Pamiętasz, jak byliśmy w Orzechowie jeździliśmy. Tak. Byliśmy no właśnie na takiej Kalwarii, gdzie panowie remontowali. Tak samo taka Kalwaria powstała tutaj. Jest wiele Kalwarii w Polsce. Niektóre są znane, niektóre są mniej znane. Taka najbardziej, no to chyba jest ta Kalwaria Żydowska, tak? Dlatego, że niedaleko Wadowic, no i też tam Karol Wojtyła ze swoim tatą wędrował, no i później sam Karol Wojtyła, tak? Jako chłopiec, później jako... O, cześć malutki, dużo jest tych kociatków. Cześć! Cześć! Piękny jesteś, tak! My też mamy takiego, tylko 12 razy grubszego od ciebie. O, widzimy, proszę bardzo, widzisz Góry Stołowo. I tutaj gdzieś jest też ruchoma szopka. To może sobie taki różaniec na rękę bym sobie kupił. Bo ten mi się mój zniszczył, widzisz. Dobra, tak wyjdziemy, to sobie.
szopka, którą oglądaliśmy, nie wolno ją kręcić. No to zrobił człowiek, który tutaj w 1850 roku przybył, pan Witting, pani mówiła, czy Witting chyba. No i zmarła mu tutaj żona i zostali tylko z synem, żeby temu synowi zrekompensować, że tak powiem, śmierć matki. To zaczął ten Longinus, bo on miał tak na imię, zaczął robić szopkę. I faktycznie z tym synem tę szopkę po prostu robili, przybywało elementów. I ponoć 28 lat im to zajęło. No i też popatrz, jaki cmentarz przy bazylice. No. Ta pani z szopki mówiła, że jest chyba 80 kaplic. No tu tych schodków też jest troszkę. Oj, tam jakieś kaplice są w tym. W takim miejscu można by mieć domek, prawda? I widoki śliczne, naprawdę. To robi wrażenie, to trzeba sobie po prostu powiedzieć. To jak sobie już idziemy i widzimy w dole tę wampierzycę i tutaj te piękne okoliczności przyrody, no to powtórzę jeszcze to, co mówiłem, że jeden z mężczyzn, to był Jan Straszewa, już sobie sprawdziłem, niewidomy, na lipie ukazała się matka z dzieciątkiem. Ukazała się taka figura. No i on w tym momencie zaczął widzieć. No i od tego momentu zaczął pielgrzymować do tego miejsca. Zaczęli ludzie pielgrzymować. I zaczęło się, tak jak i w takich miejscach bywa, pielgrzymkowanie. Mówiłem o cudzie, który miał miejsce, o takim największym cudzie. W 1676 roku, to było w maju, nad bazyliką roztaczał się jakiś ogromny blask. I to trwało ponad kilka godzin. To widzieli mieszkańcy, widziały tłumy. I na pamiątkę tego wydarzenia w bazylice jest taka iluminacja bazyliki 1390 żarówek. I my niestety nie zobaczymy tego, no bo to jak ciemno, to pięknie widać, ale zobaczymy sobie to po prostu w internecie, tak? Jak to wygląda. Dobre miejsce do rozważań, medytacji, do przemyślenia wielu spraw życiowych. Siedemnaście bram prowadziło to miasta i nie wiem, Noemi, czy nie ma tych 17, wiesz, bo ja tu widzę różne bramy. Może i jest, no, nie jest to wykluczone. I to taka brama, nie? Bo to chyba o to chodzi, 17 bram. No jest. To pewnie też mają jakąś symbolikę, jakieś znaczenie. Tu jakiś taki zaniedbany budynek, pewnie niezamieszkany. No. O, tam jak fajnie, tak. Piesek sobie biega na górze, tak? Proszę bardzo. Oj, 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 oj. Tok, 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 tok. Ja jestem tu właścicielem i panem tutaj na tej ziemi. No, fajnie. Tutaj to nie wiem, czy to zburzyli, czy to będą remontować. Pewnie potok Cedron, podejrzewam. No. O, restauracja, proszę bardzo. Na górę Tabor i Synaj. Widzisz? No. Czyli wszystko ma swoje odniesienie do czegoś tam. No właśnie, czyli to są te kapliczki, które są tam wymienione, nie?
to ukamienowanie świętego Szczepana, tutaj jakieś inne wydarzenie z Pisma Świętego, więc to też tak jest to zorganizowane. Za 15:12. A tam jak fajnie, jakie skały, popatrz. No tam dom wybudowany, a tutaj takie skaliste. Niesamowite, tam drzewa na tym rosły, nie? Popatrz. I Boże, jak to wygląda nieziemsko. Park miniatur, a to w Kłodzku jest. A tu opactwo. Ale gdzie to opactwo? Krzeszowie. A, Krzeszów. A, 50 km. Tak, tak. Tak, tam. Uzdrowienie niewidomego, tak? Początek tutejszego sanktuarium. Jerozolima. Ruchoma szopka. Byliśmy. A, to widzisz, to masz tak, góry, kuszenia, tu masz Galilea, tu masz Betania, Góra Oliwna, Jerozolima, czyli te wszystkie kaplice. No. Bardzo interesuje mnie, w którym ta bazylika powstała, bo siedząc rano u nas w pokoju, w trzech przewodnikach miałem trzy inne daty. A, w necie było tak, 1715, obecnie ta bazylika, bo wcześniej była inna. 1715-1723, to jest net. Demart, przewodnik, mówi 1715-1720. Natomiast ten przewodniczy, który mamy, Polska, Urokliwy Świat Małych Miasteczek, mówi 1695-1711. Więc no sorry, ale to nie jest wódka dla pieska, tylko to jest bazylika. No. Do bazyliki prowadzą 33 stopnie. Znaczy prowadzi, ja naliczyłem 53, bo ma być 33 symbolizujące Chrystusa i 15 przed macierzyństwem Matki Boskiej. A i klasztor franciszkanów tutaj przy okazji. No, a takie wejście z czym ci się kojarzy? Z jakim miastem? Brawo, dokładnie. Sięga roku 1200. No to ty widzisz. O, i popatrz na nie. Widzisz te. To są te kule, które zostawili ludzie, którzy zostali uzdrowieni, tak jak w Częstochowie.
bezpieczny. No to są relikwie tych krajów. Po pierwsze. I popatrz, i taka figuretka Matki Boskiej, XV wiek. No. Cudowny, to nieprawdopodobny po prostu. No. No, ty jesteś fajny domeczek i to noclegi są. I znowu się ciepło zrobiło, dzisiaj takim niż marz jest, ale generalnie nie jest źle. O, tutaj mamy taki domek, to pewnie jest parafialny, ale tu na dole może ktoś mieszka, a tutaj jest niezamieszkany. Tutaj też jakaś brama, o i słoneczko nawet wychodzi eleganckie, no popatrz. No. Oj, tu z tyłu mamy tę bazylikę. No. Już się rozjaśnia przed chwilą lewo. Tak, to jest. Oj, tam jest bazylika, ta pomęsiowka. Tam, nie na wprost, no. Tylko pokażemy, jak to wygląda z tej strony. No to tak, wszystko tu mamy załatwione. Więc po mszy idziemy do samochodu, już nie będziemy tu nic zwiedzać, kupować, bo co kupiliśmy, to kupiliśmy, czego nie kupiliśmy, to nie kupiliśmy i nie kupimy pewnie. No, to jesteśmy po mszy i już idziemy do samochodu, która w pół do drugiej, dobra. No. Żegnamy Wambierzycę, Matkę Boską Wambierzycką. No musi to pięknie wyglądać dzisiaj, musimy sobie wieczorem włączyć. A tędy pójdziemy. Musimy sobie włączyć w internecie, jak to wygląda ta iluminacja. No tutaj też mamy piękne, popatrzcie, kamienice, te figurki. O, lewiatan tam. No a tutaj w domu pielgrzyma ksiądz mówił, że tutaj są rodziny ukraińskie, mieszkają cały czas. No to fajnie. Ta droga Noemi prowadzi do Radkowa. No i Radków, i to Radno, ten zamek to jest tu blisko, no już nie będziemy jechać tak wszystkiego, teraz nie zobaczymy podczas tego pobytu. O, teraz ładnie widać tą ruchomą szopkę. O, tu jest fajny domeczek. Też mi się podoba, piękne. No to dokładnie wyrobiliśmy się, bo do za 15 mamy parking, a dochodzi za 15 właśnie. To już polecimy szybciutko do Polanicy, to tylko zaparkujemy i chyba wychodzimy. Nie, nie będziemy już wypoczywać, cudować, nie? Bo trzeba jeść, no. Dobra. To tutaj, okej, na ryto zobaczymy. Dojechaliśmy z Wambierzyc do Polanicy. Idziemy na obiadek teraz i przy okazji nie nakręciliśmy kościoła. Kościół jest bardzo piękny, bardzo fajny. Zaraz, no, zabiję się ze schodów. Ze szczelinca nie spadłem. No właśnie. Ze szczelinca nie spadłem, a spadłem z tego. Kościół Najświętszej Maryi Panny. Pokażemy wam w środku. Thank you.
No kościółek jak kościółek, tylko to co mi się podoba, to taka nietypowa elewacja. I są tutaj, dookoła tego kościoła są po prostu święci. Tu mamy Andrzeja, tu mamy Jakuba młodszego. Piękny, piękny kościół. No, dobra, no pięknie. Ten dom tam z tyłu kościółka. Troszkę sobie spacerujemy w Parku Zdrojowym. Taka miła atmosfera. Zjedliśmy obiad, zapomniałem nagrać. Noemi wzięła sobie szefa, dosyć dobra była. Chyba też nie zamieszkało, nie? Tak jakoś spokojnie, firanek, nie ma nic. Willa Storczyk. Tam jest też willa na sprzedaż. Popatrz jaki mega, jaka mega. No tam to jest piękny obiekt. Tym bardziej, że jest tak położony nie przy drodze samej, a ta dróżka to taka raz na pół roku. Pewnie kilka milionów. No dobra, no to cóż, na razie się wyłączamy. Dobra, cześć.